stycznia. Stop. O, tak jak siedzi teraz, dobrze. Dobra. Czeski posad. Dobra. Robimy sporo rzeczy na to ujęcie, tak? Tak. Uwaga, kamera. 10. Przed ponad 20 laty wyprodukowałem serial Miasto z wyrokiem o wydarzeniach czerwca 76 roku w Radomiu, serial dokumentalny. Pierwszy raz spotkałem się z postacią księdza Romana Kotlarza, który zginął w wyniku tych wydarzeń. No i ta postać tak nawiedzała mnie od czasu do czasu. W międzyczasie wyprodukowałem film dokumentalny o nim. No a teraz zmierzyłem się przed 3 laty już z filmem fabularnym o nim. I po przeprowadzeniu naprawdę dość poważnego researchu i dokumentacji mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że gdyby śledztwo w 1981 roku w sprawie śmierci księdza Romana Kotlarza doprowadziło do wskazania jego sprawców, dzisiaj żyłby ksiądz Jerzy Popiełuszko, żyliby też kolejni księża, którzy zginęli później w wyniku działań osławionej grupy D, działającej w strukturach Służby Bezpieczeństwa PRL. Raz, dwa. Potem jest De Niro i potem z De Niro ostrzymy na Bosaka. 8 lutego premiera filmu Taksówkarz z genialnym De Niro. To tylko to jedną ustawienie? Tak. Okay. Film bardzo ważny, teraz, bo to jest też film o kapłanie, ale i o człowieku, bo to był kapłan, który był bardzo blisko ludzi, który uczył swoich parafian tańczyć, śpiewać, który na lekcjach religii udzielał również lekcji savoir vivre, uczył wiejskie dzieci jeść nożem i widelcem, który potrafił przeciwstawiać się władzom komunistycznym i to był kapłan, który był sam. Wtedy nie było struktur podziemnych, Solidarności, KOR-u i innych organizacji. To był samotny proboszcz z Pelagowa, pierwsza sutanna na wydarzeniach robotniczych w Polsce od 1945 roku. Nie było księdza w sutannie w 1956 roku w Poznaniu, nie było księdza w sutannie w 1970 roku w Gdańsku. W 1968 roku nie mogło być z różnych powodów. I to jest postać zapomniana. On się cieszy wielką pamięcią, nawet mogę powiedzieć kultem tu w Radomiu i na terenie diecezji radomskiej, natomiast w Polsce jest kompletnie nieznany i to jest zadanie tego filmu, żeby tą postać przybliżyć. 8 kwietnia w Katowicach polska reprezentacja w hokeju na lodzie wygrała z mistrzem świata reprezentacją Związku Radzieckiego. 6-4. 3 maja nie był dniem wolnym od pracy. Stop. Dobra, zrobione, dziękujemy. 28 lutego planujemy premierę w Radomiu, tutaj skąd pochodził i skąd, gdzie zginął. I mamy nadzieję w tym filmie pokazać, jak to się stało.